1 sierpnia, otwarcie rynku. Zaczynamy czego zależy miesiąc. Dzisiaj na otwarcie rynku, jak widzicie, mniej więcej 0,8 na minusie jest portfel. Natomiast w tym miesiącu, jaki mieliśmy, czyli w lipcu, byliśmy w portfelu 2,8 na plusie, co daje nam średnią stopę zwrotu, jak do tej pory, w tym roku 16,4. Jak sobie szybko zerkniemy, S&P 500 ma 15,45 i można powiedzieć, że do tej pory przeganiamy o 1 punkt procentowy S&P 500. Co mnie bardzo cieszy, bo takim celem naszym w zasadzie, już mojej przyszłej żony też, za tydzień ślub mamy, także trzymajcie kciuki, żeby się imprezka udała, żeby przegonić rynek S&P 500 czy indeks w zasadzie mniej więcej jakieś 4-5% rok do roku, czyli jeśli S&P 500 robi 6%, no to my mamy takie założenie, żeby przeganiać ten rynek o te kilka procent, czyli robić na przykład 10%. Oczywiście w drugą stronę też to działa, jeśli S&P jest 10% na minusie, no to dla nas dobrym wynikiem będzie, jeśli zrobimy minus 6%, a nie minus 10%. No chyba, że też na zero wyjdziemy, albo na plus, co też będzie moim zdaniem dobre. Także jak widzicie 2,8%, moim zdaniem jeszcze tu się rynek może rozkręcić, już wcześniej wam mówiłem i lipiec to pokazał, że też dobre wyniki mogą być. Tutaj mieliśmy taki niemrawy czerwiec, lipcem nadrobiliśmy. No i teraz na razie delikatnie na minusie zaczynamy sierpień, ale zobaczymy co przyniesie. Teraz patrzymy sobie co zostało zakupione do portfela. No i jak widzicie nieco ponad 103 dolary. Nie wiem czemu taką kwotę tutaj wprowadziłem, ale 1 lipca kupiona została akcja 1,3 akcji. No i mamy teraz łącznie 6,36 akcji. Nowa pozycja w portfelu finansowej podróży Algo Broadcom, możecie kojarzyć od procesorów. Może część z was ma telefony wyposażone właśnie w ich chipy, procesory, przetworniki. iPhony z tego korzystają, Samsung z tego korzysta, Xiaomi. Praktycznie każde takie telefony, smartfony są wyposażone, może nie w 100% od półprzewodniki od nich, ale no w dużej mierze. Także tutaj już uważam, że trzeba było grubo, mimo tego, że Broadcom miał tak zwanego splita, no my tutaj kupiliśmy sobie prawie, no nieco ponad połowę akcji, wartości akcji, czyli za 100 dolców kupiliśmy 0,57. Oczywiście Broadcom został kupiony z dwóch powodów. Raz, że jest to spółka growth, czyli rośnie mocno, rozwija się, ale też jest to spółka, i to jest główny cel w portfela finansowej podróży, spółka dividend growth, czyli znacząco podnosi dywidendy, znacząco jest większa rok do roku, po to, żeby ta dywidenda znacząco podwyższała ten nasz dochód pasywny, który lubimy tutaj w finansowej podróży. Kolejną pozycją, która została zakupiona, mimo tego, że ta pozycja jest blisko all time high, czyli szczytu od 52 ostatnich tygodni, czyli rocznego szczytu, została zakupiona no właśnie z tego powodu, że moim zdaniem raz, że płaci świetne dywidendy, dwa, również jak zerkniecie, jesteśmy na wszystkich pozycjach uśrednioną, mamy stopę zwrotu 15%. Moim zdaniem przy takim tradycyjnym rynku bardzo fajny zwrot. Oczywiście tutaj jak widzicie są niektóre pozycje na 29%, na 20%, 18%, no ale tak jak mówię, średnio mamy 15% zwrotu. I tutaj zakupiona została pozycja w tym miesiącu, jedna za 52 dolary, czyli równo jedna jednostka. Kolejną pozycją, i tutaj myślę, że też dla osób, które oglądają, nie będzie zaskoczenia, jest Texas Roadhouse. Dalej będę wałkować. Akcję została mi, że tak powiem, zaproponowana przez jednego z użytkowników grupy Maćka Wapińskiego. No i tam chłopaki zasugerowali, może nie tyle co akcję, obejrzenie filmiku, w którym Joseph Carlson rozkłada właśnie na czynniki pierwsze, czemu Texas Roadhouse jest świetną firmą.
obejrzałem filmik, zrobiłem własną analizę, no i tutaj zgadzam się w 100% z Josephem. Jest to wspaniała spółka, moim zdaniem w dalszym ciągu bardzo niedowartościowana. Może chwilowo jest ta cena, powiedzmy, tak zwana fair value, czyli no płacisz za to, co faktycznie otrzymujesz, ale w długim rozrachunku ta firma jest mocno niedowartościowana. Kolejna, tutaj już nie akcja, tylko ETF. Myślę, że to nie żadne zdziwienie dla stałych bywalców kanału. Mamy SCHD od Schwabsa. Jedna jednostka, SCHD już naprawdę bardzo, bardzo fajny dywidend zaczyna płacić. Do tej pory wypłacili nam chyba $50 od początku historii tego kanału, a pierwszą jednostkę na dobrą sprawę kupiliśmy w listopadzie jeszcze 2022 roku, czyli pod koniec tego roku będzie 2 lata, jak będziemy mieć SCHD, także żyć nie umiera. Kolejna akcja, no tutaj już mały kawałeczek Apla został dodany do koszyka. Firma, której myślę nie pozbędziemy się z koszyka nigdy, chyba że naprawdę będzie już tak spuchnięta, że będzie można spróbować gdzieś przekierować ten kapitał na inne, bardziej wzrostowe spółki od Apple'a. Kolejny petent to Amazon, również $25 zakupiony został do portfela, tak samo jak Apple. Myślę, że ten Magnificent 7, tak, jest no, nie bez powodu Magnificent, bo jednak no, te firmy wiedzą, co robią. Apple, Microsoft, Amazon, tak, Meta, Nvidia, no Tesli bym nie liczył, w zasadzie do tego Magnificent 6 bym zrobił, ale no zostawmy to, idziemy dalej. I tutaj jest ETF, którego dawno nie było w koszyku. Natomiast postanowiłem, że do portfela będziemy dodawać małe kwoty, najlepiej uśredniając wartości $100 rocznie. Tylko $100 rocznie, taki wskaźnik, zobaczyć jak rynek sobie radzi. No bo SPY 5 od Spidera jest praktycznie 1:1 wzorowana, więc tutaj fajnie mieć rynek w portfelu 1:1, moim zdaniem, takiego prawdziwego ETF-a na rynek. Chociaż tak jak mówię, $25 to jest bardzo mało, ale będziemy sobie systematycznie po trochu dodawać. No i pojawił się Mastercard. Ostatnio zresztą wyniki były finansowe, które no myślę, że utwierdziły w przekonaniu, że ta firma po prostu no, będzie również w portfelu długo, długo gościć, o ile nawet nie na wieki wieków. Ament swoimi wynikami. Lepsze wyniki od Wizy, mimo tego, że chyba mają mniejszy market cap, zrobili lepszy revenue growth, czyli zwrot tak z inwestycji, powiedzmy, tak to nazwijmy. Lepsze wyniki, lepsze dywidenda, nie tyle co wyższa, bo dywidendy mają na podobnym poziomie, natomiast wzrost tej dywidendy też jest moim zdaniem na lepszym poziomie. Szybko zerkniemy sobie jeszcze na PPK. W tym momencie wartość mamy 4000, prawie 700. Spojrzymy sobie na historię wyniku. No i można zerknąć, że GPW ostatnio mocne spadki zaliczył. Mieliśmy w połowie miesiąca no, spory zwrot z inwestycji. No i teraz, jak widzicie, tak praktycznie o połowę ten wzrost spadł. Ja się tym zupełnie nie przejmuję. Jest to dodatkowy filar na emeryturę. Także będą te pieniądze odkładane. Nie ruszam ich, nie mam zamiaru nawet na nie patrzeć. Tak jak mówię, nie mierdzi mnie to w żaden sposób, że GPW sobie korektę teraz robi. Ja się cieszę, że te pieniądze odkładane będą, że one będą rosły, że pracodawca mi dopłaca do mojej emerytury. No i cóż mam więcej powiedzieć? Jestem happy. Jedną z przedostatnich rzeczy, jaką sobie jeszcze zobaczymy, no to wypłaty dywidend za lipiec. Mamy 20, prawie $7. Jest to najlepiej płacący miesiąc jak do tej pory w tym roku.
i zerkniemy sobie na szybko. Jak widzicie, suma dywidend w 2024 roku to 121 dolarów już faktycznie wypłaconych. No i patrzymy sobie, jak widzicie, te dywidendy coraz fajniej się rozkładają. 15 dzień miesiąca to jest O-Day, czyli Reality Income, Main Street Capital wypłacają nam dywidendy. No i jest to też jeden z lepszych dni w miesiącu, także na 15 zazwyczaj się nastawiamy na wypłatę dywidend, bo wiemy, że one tam będą i będą coś tam nam fajnie płacić. To by było na tyle. W tym miesiącu widzimy się chyba po raz ostatni, chociaż po powrocie z naszych wakacji po ślubie mam nadzieję, że w pełni wypoczęty do Was wrócę i będziemy nagrywać kolejne odcinki do finansowej podróży. Mam już sporo pomysłów naprawdę na odcinki, chociaż przed tym weselem ciągle się na to powołuję. No nie ma tego czasu, latamy wszędzie, zabiegani. Moja narzeczona to już pęka jej głowa, bo ogarnia najwięcej tak naprawdę. Ja jej tam się staram pomagać, ale to ona jest głównym organizatorem naszego wesela. Także bardzo Cię, kochanie, kocham. No i widzimy się, na pewno się widzimy w wrześniu, natomiast w tym miesiącu, kto wie, może też filmik zostanie nagrany. Trzymajcie się, wszystkich pozdrawiam, udanej podróży finansowej Waszej życzę, no i wszystkiego dobrego na drodze do inwestowania. Pozdrawiam Was, hej.